pierwszym sezonie w Bełchatowie. Przyjechałem tutaj na wakacje i tak z Fundacją Serce, na czele z panią Ewą Nowak, doszliśmy do wniosku, żeby zorganizować coś dla dzieci z Kolbuszowej i młodzieży, żeby nie siedzieli tylko w domu przed komputerami i przed telewizorami, a żeby pograli w piłkę. Co prawda w pierwszym turnieju wzięło udział 80 dzieciaków z samej gminy Kolbuszowa. W tym roku w turnieju wzięło udział 420 dzieciaków, więc to jest niesamowity sukces dla nas. Do tego od kilku lat wdrążyliśmy w temat olimpiady przedszkolaków, gdzie dzisiaj wystartowało 500 przedszkolaków, więc no, liczby są potężne. ...69 regenerator. I zdychał Pablo. Mówią od kilka, nawet chyba prawie rok. Obiecał, że przyjadę tutaj i dzisiaj tam słowa musi być tam i przyjechał, ale tak fajnie zabawy, mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Jest cała drużyna Wawa Mafin, jest cała drużyna Pablo i Ludziki. Wszyscy, jak jeden mąż od drużyny od Estera, gdzie brzmi DJ Hema, bo musi oszczędzać troszkę paluszki, bo wiadomo, później skreczego czekają, więc tylko on odpoczywa. Jest zespół Grina, który występuje na scenie razem z Ostrym. Jest Kaz, Wyga, DJ Sider z Łodzi, więc no, prężna ekipa. Nie brakuje od Twitch Star, gdzie poradzi sobie pora Dawid Nowak. Coraz groźnie atakują Kimsady, Baba, Mafi i uwaga, tak, jeszcze jeden z moich gol! Co za skuta! Co za gol! Buty, które strzeliły 13 bramek i dały 12 asyst. Druga bramka decydująca. Tak jest. W lidze Krakowi, znaczy to są buty Mateusza Cetnarskiego. Mamy taką samą nogę. No on jeszcze umiejętnościami troszeczkę mu do mnie brakuje, ale rozgarł nogi już jest taki sam. Jasiek, pamiętaj, ósma Liga Mistrzów! Ósma Liga Mistrzów, chłopie! Nie po to, żeśmy oglądali kartofliska! Marzenie mojego starszego dziecka jest takie, żeby zostać zawodowym piłkarzem. Dlatego cieszę się, że dzisiaj mogłem przyjechać tutaj z synem. Syn mógł poczuć trochę atmosferę grania z dorosłymi i przeżyć coś, mam nadzieję, niezapomnianego, o czym będziemy kiedyś rozmawiali, jak on będzie miał swoje dzieci. I ja będę dziadkiem. Koncert w Warszawie, była też impreza, chłopaki przyjechali w nocy, ja przyjechałem dzisiaj z rana, wczoraj też trochę pobalowaliśmy, dzisiaj mecz jeden, dwie połowy wytrzymałem, wygraliśmy, jesteśmy już na pudle, mamy drugie miejsce, będziemy grać o pierwsze, zobaczymy, super fajnie jest, a potem próba i potem wieczorem znowu łupniemy Wawa Mafin sztukę, nie? W każdym roku wybieramy sobie jakiś cel charytatywny. Oczywiście przez Fundację Serce z Kolbuszowie zawsze wybieraliśmy jakąś osobę albo jakieś rodziny, które potrzebują po prostu tej pomocy. Chcieliśmy bardziej udzielać też pomocy rodzinom sportowym, gdzie chłopcy chodzą na treningi i tak dalej, żeby im trochę pomóc. I tak to się odbywa. Wszyscy, każdy rok wybieramy kogoś. W tym roku będziemy starać się zbierać pieniądze na rehabilitację dla Krystiana Pydycha, mojego najlepszego przyjaciela, który wraca po no ciężkim wypadku, który miał miejsce 2 miesiące temu, więc Krystian, wracaj do zdrowia, trzymamy kciuki i mam nadzieję, że jakoś ci pomożemy. Zaśpiewa jeszcze coś, reggae. Reggae? A jaka muzyka to? Reggae, obojętnie, wiesz, co mam ci. Nie, na scenę śpiewa, na scenę śpiewa. Jakie to miasto? Jakie to miasto? Jakie to miasto? Jakie to miasto?